Wymiennik rurowy to bardzo dobra alternatywa dla wymienników płytowych. Jego niewątpliwą zaletą jest odporność na ewentualne zamarznięcie w przypadku zatrzymania przepływu wody w trakcie defrostu urządzenia. W tym filmie pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób zbudować własnoręcznie wymiennik rura w rurze, bez używania palnika, bez lutowania twardego, wszystko skręcane. Także zapraszam. Otwórzmy sobie znany portal aukcyjny i wpisujemy w wyszukiwarkę rura PE32, ponieważ to będzie nasz zewnętrzny płaszcz wymiennika. Koszt takiej rury to, jak dobrze pamiętam, około 5-6 zł. Mi się wydaje, że u mnie w mieście płaciłem chyba 6-6,50 za metr bieżący rury. Kolejną rzeczą, którą będziemy potrzebowali, jest to trójnik PE32. I tu potrzebujemy gwint wewnętrzny bądź zewnętrzny, jak to woli, wygodniej będzie wewnętrzny. Tutaj mamy pierwszy z brzegu trójnik, to jest 7 zł, to żadne pieniądze. I tu mamy z zewnątrz, mamy po lewej i po prawej stronie rurę PE i u góry mamy normalny gwint wewnętrzny 3/4 cala. Następnie potrzebujemy mufę 32. Tu akurat pierwszą z brzegu otworzymy sobie. Tu jest akurat gwint wewnętrzny 6/4 cala, to ale akurat to nie ma większego znaczenia. Tu potrzebujemy po prostu 3/4 bądź cal, jak kto po prostu woli. Najlepiej budować to tak, żeby było po prostu jak najmniej redukcji. Gdy już mamy swoje graty kupione, tutaj mamy trójnik PE i tu mamy gwint wewnętrzny. Akurat w moim przypadku jest to 3/4 cala. I tutaj mamy dwie mówki PE32 na 3/4 cala. Składać będziemy to w następujący sposób, czyli najpierw będzie trójnik, później będzie mówka 3/4. Tędy wprowadzimy sobie wodę do układu, tędy ona wróci i tu będziemy mieli normalnie powrót. Natomiast od tej strony wprowadzimy sobie rurkę z czynnikiem. Postaramy się zrobić to tak, żeby po prostu nie było lutowania. A w tym miejscu po prostu będzie kawałek rurki PE, ponieważ nie ma takich trójników z rury PE na dwa wyjścia 3/4. Bądź też inny jakikolwiek gwint, po prostu takie, no ale to nie jest problem, to możemy sobie dostosować. Do przejścia przez mówkę PE użyjemy takiej oto złączki. Jest to złączka skręcana do miedzi. Tu akurat w tej chwili mam w ręku 15. Koniec końców użyłem złączkę 12 i rurkę też 12. Tak ona się prezentuje po rozkręceniu. I ta baryłka po prostu zaciska się na ruczce miedzianej, powodując jej uszczelnienie. Wewnątrz tutaj widzimy takie zgrubienie. To akurat będzie dla nas problem, ponieważ będziemy musieli to rozwiercić, ponieważ to zgrubienie służy temu, żeby blokować rurkę w złączce, żeby ona dalej nie przeszła. Natomiast nas interesuje przeciągnięcie tej rurki przez całą złączkę. No ale to wiertełko i po prostu trzeba sobie to rozwiercić delikatnie i złączka jak najbardziej dalej nadaje się do użytku. Wkładamy rurkę z baryłką, zakręcamy i połączenie powinno być szczelne. Tak wygląda układ wstępnie złożony. Z jednej strony mamy tutaj pompkę, tędy będzie powrót z instalacji. Przepływomierz, akurat przepływomierz będzie do pomiarów sprawności tego urządzenia. Tu mamy mówkę PE, wkręconą w nią redukcję do pół cala, trójnik i rura. Polecam zaopatrzyć się w dużo takich złączek, jeżeli będziecie budowali w ten sam sposób jak ja, ponieważ rura PE bardzo średnio chce się wyginać w takie ładne łuki, no ale damy jakoś radę. Oczywiście zalecam też przyłożyć się do odpowiedniego uszczelnienia tych złącz, ponieważ akurat jeżeli chodzi tutaj o górę, przy pompce i przy przepływomierzu, to nie ma problemu. Natomiast jeżeli dojdzie do jakiejś nieszczelności na gwintach, w miejscu, gdzie będzie wkręcana złączka Connex, to może być problem później, żeby to uszczelnić.
a mosiądz w plastiku, mosiądz z mosiądzem już jest wredny do uszczelnienia, a mosiądz z plastikiem to już tym bardziej. Tak wygląda wymiennik wrzucony już na ścianę. Ja sobie go tutaj zamontowałem na ścianie, na klatce schodowej do piwnicy. Kompletnie w niczym to nie przeszkadza. Można też wymiennik zwinąć sobie w okrąg, jak kto woli. Ale rura PE32 w okręgu to będzie miała dość sporą średnicę, także myślę, że po prostu tak będzie zajmował najmniej miejsca. Oczywiście nie ma w środku jeszcze rury miedzianej, no ale do tego jeszcze zaraz dojdziemy. Tutaj na układzie wodnym zastosowałem złączki 3/4 na 20, to jest zwykła złączka skręcana do peksa. Tutaj nie są potrzebne jakieś duże przepływy wody, ponieważ to układ będzie grzał ciepłą wodę użytkową, także przepływ tutaj nie musi być jakiś znaczący. I tu widzimy złączkę wkręconą, złączkę koneks wkręconą w redukcję półcalową i tędy przeciągniemy sobie rurę miedzianą z czynnikiem. Koniec końców zdecydowałem się jednak na rurkę 12, w związku z tym do tej półcalowej redukcji została wkręcona jeszcze redukcja na 3/8, ponieważ złączki koneks na 12 rurkę są na gwint 3/8. I tutaj podłączymy sobie zasilanie do bojlera. I tak to mniej więcej się prezentuje wstępnie złożone. Oczywiście tak, nie jest to jakieś mega piękne, ale działa i jest tanie. Nie jest to pokaz mody. Następnie rurę zdemontowałem po kilku dniach, jak już nabrała trochę kształtów, ponieważ bardzo średnio chce się wyginać w takie łuki, ale już dostała jakiegoś tam w miarę kształtu i później będzie można ją w miarę delikatnie powkładać w te same zaczepy. Tutaj, jak wspomniałem, jest redukcja jeszcze na 3/8 i do tego dojdzie złączka koneks. Tutaj mamy rurę miedzianą 12, którą zastosowałem do wymiennika. Oczywiście tutaj nie chcę się wyostrzyć. Jest to zwykła, miękka, miedziana rurka 12. I należy ją po prostu przecisnąć przez wymiennik. Dodatkowo jako ocieplenie tego, jako izolację użyłem zwykłej, takiej najzwyklejszej otuliny w zwoju. To też nie są jakieś tam duże pieniądze. Jak dobrze pamiętam, ta rolka około 10 zł kosztowała. Tak wygląda układ już wstępnie złożony. Zaczniemy sobie tutaj od powrotu z bojlera. Mamy tutaj pompkę, przepływomierz, trójnik, tak jak wspominałem wcześniej, mówka, redukcja z 3/4 na półcala, z półcala na 3/8 i złączka koneks. Co jest dalej, to dowiecie się w następnym odcinku, jak pokażę moją pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej, ale to już niedługo. Z drugiej strony analogiczna sytuacja, tylko bez pompki. Koneks, redukcja 3/8, redukcja półcala, mówka, trójnik. Tak jak wspominałem, plastik jest wredny do uszczelniania, ale na szczęście tutaj to nie będzie problemem, żeby to jeszcze raz podwinąć. Największy problem by powstał, gdyby nieszczelność pojawiła się na tych gwintach, ponieważ to byłby problem, żeby to rozkręcić później. W zasadzie nie byłby to taki problem, ponieważ można było to wszystko porozkręcać i od drugiej strony po prostu to wszystko ponawijać. No ale po co robić sobie robotę, lepiej zrobić to raz a porządnie. No i tu dalsza część instalacji to już instalacja do agregatu. Tak wygląda to mniej więcej w całości. I tutaj mamy podliczenie kosztów. Łączny koszt tego wymiennika to jest 339 zł. Plus dodatkowo pompa obiegowa i rury doprowadzające wodę z układu do wymiennika. W następnym filmie pokażę Wam, czym ogrzewam ten wymiennik. Jest to układ do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Taki bardzo budżetowy projekt zużywanego agregatu. Pozdrawiam i do zobaczenia.